Minęła godzina 19:30 na live z Żanetą Kusa. Zapraszam, Daniel Stelmach. Mam zaszczyt witać Was prosto z nadmorza. Niestety z przyczyn pogodowych nie mogło się live odbyć na plaży, ponieważ był za duży wiatr, ale mam nadzieję, że uda nam się tutaj miło spędzić wspólnie czas. Dzisiaj porozmawiam, jak wiecie, z Żanetą Kusa, z aktorką z serialu 19+. Bardzo często pojawiały się pytania, że chcecie mieć wywiady właśnie z aktorami z serialu 19+. No i staramy się, żeby jak było ich najwięcej. Śledzicie nasz kanał przeambitni.pl i możecie zawsze widzieć, kto codziennie się pojawi. Jeśli macie do niej jakieś pytania, do Żanety, to zapraszam Was do pisania tutaj na dole w komentarzach. Postaram się je wszystkie zadać i mam nadzieję, że miło spędzimy wspólnie czas. Czekamy na Żanetę. Żaneta, widzę, że jest już punktualnie, więc za chwilę rozpoczniemy. Za 3, 2, 1 rozpoczniemy wywiad z Żanetą Kusa. Oczekujemy, czekamy z niecierpliwością. Hej, witaj. Słuchajcie. Cześć. Dobrze? Dzień dobry, czekaj, muszę trochę ciebie zgłośnić. O. Przed Państwem Żaneta Kusa, aktorka w serialu 19+. Dzień dobry, Boże, jakie to duże słowo, aktorka. No aktorka, powiem ci, że to nie jest jakiś tak epizod, tylko naprawdę już aktorka prawdziwa. Wiesz co, no w czerwcu strzeliło nam 5 lat. To sama widzisz, że to nie jest już taka mała rola. Tak, no więc trochę, wiesz, tak naprawdę jak to się wszystko zaczynało, to w ogóle tak nie myślałam, że to jakoś potrwa. W sumie chyba nic nie myślałam. Nie wiązałam z tym jakichś takich większych nadziei czy planów. I ten pierwszy rok, jak nagrywaliśmy jeszcze, a nie było emisji, to w ogóle jakoś tego tak nie odczuwałam. Wiesz, że coś się dzieje. No tak, idę do roboty, zrobię swoje, idę do domu. I pamiętam, jak była premiera, pierwszy odcinek, wiesz, byliśmy w Dzień Dobry TVN i nagle gdzieś tam z dnia na dzień wszystko zaczęło rosnąć, więc przygoda na pewno super. No właśnie, powiedz mi, jak rozpoczęła się twoja ta kariera ta aktorska? Gdzie te były początki? No, na początku to był taki mini serial dzieciaki. Zamknę okno, bo słyszę karetkę. Dobra. Okej, dobra, jestem. Jeszcze raz. Powiedz mi, jak rozpoczęła się twoja kariera z aktorstwem, bo początki były to zapewne w takim malutkim serialu Dzieciaki. Pamiętasz na pewno, że to tam były twoje początki. Tak, to jest w ogóle bardzo śmieszna historia, bo ja nigdy nie myślałam o aktorstwie. Wiesz, nigdy nie myślałam w ten sposób, że w ogóle pójdę w tę stronę, więc nawet jako mała dziewczynka nie marzyłam o tym, że gdzieś tam będę sobie grać. Ale tańczyłam od dziecka i pamiętam, że w szkole tanecznej Rafała Kryli, Tito, w Tychach został ogłoszony casting do serialu tanecznego. Mm-hmm. To jest tak trochę śmiesznie, bo ja byłam po wyrwaniu ósemki, więc wyglądałam, wiesz, tak, jak taki chomik po trocinach. No i wszyscy mówili, nie idź, bo nie możesz się przemęczać, wiesz, tam szwy, srety, bzdety. Tylko mój tata mi powiedział, idź, bo będziesz żałować. A pewnie mój tato mnie ogląda z mamą, to pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. No i mój były chłopak zawiózł mnie, taki pierwszy, kochany, bardzo też pozdrawiam. Zawiózł mnie na ten casting, no i tak jakoś wyszło, że się dostałam. Mówię, no to dobra. Zostałam zaproszona na drugi etap do Krakowa. Też tato ze mną pojechał, no i tak się dostałam, wiesz, zagrałam. Świetna przygoda, świetni ludzie. Złapałam wtedy takiego trochę bakcyla. Kręciliśmy to 2-3 miesiące, już nie pamiętam, cały ten okres letni, wakacyjny. I było mi bardzo gdzieś tam szkoda, ale nie dążyłam. Nie myślałaś, że tak się to rozpędzi i pójdzie w dalszą stronę?
Nie, właśnie nie wiem teraz, bo pamiętam, że już byłam w liceum i na parapecie, na korytarzu znalazłam ulotkę szkoły aktorskiej pani Doroty Pomykały i Danusi Owczarek w Katowicach. Tak mówię, no, tak już jak mam to w tym ręku, no to tak może. Dokładnie, spróbować można zawsze. Tak, i zapisałam się do tej szkoły, skończyłam tę szkołę, robiłam ją weekendowo, czyli w liceum, wiesz, jakby w tygodniu chodziłam do normalnego liceum, a weekendami chodziłam do Art Playa. No i skończyłam tę szkołę. Później gdzieś tam chyba w międzyczasie pojawiła się szkoła. W szkole zagrałam w 3 odcinkach. No i jakby, wiesz, dalej jakby nie chodziłam po castingach, nie skupiałam się na tym. I po maturze wyjechałam do Irlandii. O proszę. Pracowałam w ogóle w domu opieki i byłam akurat na housekeepingu i tak wiesz, jadę z tym wózkiem w ogóle i dostaję telefon, że cześć, tutaj taki i taki pan, że chcieliśmy cię zaprosić do projektu takiego i takiego, mamy spotkanie wtedy i wtedy. Ja mówię, ale słuchaj, ja bardzo chętnie, bardzo dziękuję, ale jestem w Irlandii. Oni, nie no, to spoko, to my ci kupimy bilet, przylatuj, nie? O proszę, No to tutaj. i tak wyszło, że wróciłam, więc tak naprawdę nie wiem, jak to moje życie by się potoczyło, gdyby nie serial. Tutaj pytanie jest od fanów. Jaki rodzaj tańca tańczyłaś? Głównie jazz, modern jazz. Zaczynałam w ogóle z Martą Wiśniewską, naszą mandaryną kochaną. O proszę. Tak, to jakby z mamą się śmiejemy, że to gdzieś tam jej obozy dały mi takiego, wiesz, bakcyla i to poczucie komfortu pracy z kamerą, bo tam też były zajęcia aktorskie, zajęcia wokalne, nagrywaliśmy teledyski, więc nawet gdzieś tam na koncertach się, wiesz, pojawiałam te wszystkie. Układ do Every Night, słuchaj, pamiętam do dzisiaj, więc Do mogę dzisiaj? zobaczyć. Może pokażesz później kawałeczek. Może później, jak się dzwonimy prywatnie, dobra? Dobra. No, więc takie to było takie trochę disco, później gdzieś tam wchodziły hip-hop, funky, różnie, wiesz, bo później w tych szkołach tanecznych, do których chodziłam, no tancerz musi być gdzieś tam wszechstronny, nie możesz się jakby zamykać, wiesz, tylko na jeden No tak, w gatunek. jednym. Tak, ale głównie jazz i też właśnie trochę przez jazz musiałam skończyć swoją karierę taneczną, bo pojawiały się kontuzje. No a właśnie ta szkoła aktorska była takim pośrednikiem trochę, wiesz, bo też masz taniec w szkole, nie? Więc No tak. gdzieś tam to sobie dostarczałam, ale już nie robiłam tego tak często. Ty kontynuujesz taniec do dziś, czy jednak się bardziej skupiłaś na aktorstwie? Ale Okej, dobrze? no ja cię słyszę. Okej, bo mi coś tutaj po jakieś zerwanie połączenie, więc wracamy. Czy Ale mamy kontynuujesz cały opóźnienie. czas swój taniec? Nie, jakby właśnie przerwałam się przez kontuzję. Nie tańczę, aczkolwiek zawsze, wiesz, jak gdzieś słyszę jakąś Every muzyczkę, night? to się pobujam. Oczywiście, że tak. To się gdzieś tam pobujam, lubię tańczyć, wiesz, i muzyka jest mi bardzo bliska. Dobrze, to tylko najgorsze, że ta kontuzja. No właśnie tak często jest, że człowiek skupia się na czymś, na tańcu na przykład, a za chwilę coś wyskoczy i niestety wszystkie plany przyszłościowe Tak. no, legną w gruzach. Tak w ogóle chyba trochę jest z tymi wszystkimi zawodami, wiesz, artystycznymi i sportowymi, że to jest wszystko fajne, ale to jest bardzo chwilowe i tak naprawdę, wiesz, jednak gdzieś tam jeden źle postawiony krok, no i niestety to się wszystko zmienia, nie? A ciężko było ci się przetrwać przez ten czas właśnie związany z epidemią, że nie było tych planów zdjęciowych, no bo tak rzeczywistość jest taka, że codziennie chodziłaś na te plany zdjęciowe, a tutaj trzask i wszystko trzeba zmienić ten świat 360 na inaczej. Tak, no nie codziennie też chodzimy na plan, bo mamy też przerwy i wiesz, zależy od scenariusza i od danego dnia. Ale ciężko było na początku, wiesz, to, że gdzieś tam raz, że zostajesz bez tej roboty i tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy, jak to wszystko się potoczy, to jeszcze z tyłu głowy masz, że tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy. I jak sobie przypominam te pierwsze dni pandemii,
no to był strach, wiesz, strach o rodziców, strach o bliskich i to chyba było najgorsze, nie? Ja w ogóle wyprowadziłam się z Krakowa, na ten moment wynajmowałam sobie mieszkanie i wróciłam do rodziców, wiesz, na wieś, do piesków, no tak. do dzieci, no więc... Dzieciństwa czasy wróciły. Tak, więc było bardzo miło. A wracając jeszcze do serialu Dzieciaki, przy jednym wywiadzie powiedziałaś, że najważniejsze, że chciałabyś być szczęśliwa. Czy na dzień dzisiejszy jesteś szczęśliwa? Wiesz, że bardzo. Ja to mówię od jakiegoś czasu, że w ogóle pandemia trochę też przewartościowała mi niektóre rzeczy i jestem szczęśliwa. Mogę to powiedzieć, że czuję się sama dobrze ze sobą, mam fajnych ludzi wokół siebie i naprawdę jest mi dobrze. Miałam taki słabszy czas, nie wiem, może w tamtym roku. Ale teraz jakby jest mi super i w ogóle tryskam pozytywną energią i wszystkim to mówię, nie żyj, masz jedno życie, wiesz, życie ucieka, trzeba żyć, trzeba się śmiać i nie warto się skupiać na spełniać marzenia swoje. Tak, tak, tak. Tutaj wiele pytań od widzów i twoich fanów pojawia się przez serial 19+, więc pytanie pierwsze, na planie uczysz się macierzyństwa, gdy grasz mamę? Ja lubię dzieci bardzo, więc przychodzi mi to chyba tak gdzieś tak łatwiej. A poza tym mała Madzia, czyli nasza serialowa Julka, jest świetnym dzieckiem. Ona teraz w kwietniu miała 5 lat, skończyła 5 lat, a przyszła do nas, jak miała 1,5 roku. I od tego momentu, więc jakby wiesz, dorastała z nami. Zobaczyłam ją też zresztą po tej pandemii i mówię, Boże, ja się starzeję, jak ja mam duże dziecko, co się dzieje w ogóle. Więc teraz jakby nam pracuje się fajnie. Na samym początku serialu to było takie, wiesz, takie dla mnie pierwsze zderzenie z tak częstym planem filmowym, trochę innym niż Dzieciaki. Tu już wymagano też od nas trochę więcej. No tak. I dostałam takie małe 3-miesięczne dziecko. I pamiętam, jak miałam scenę ze swoją mamą, jak się tam kłócimy, i miałam przywijać dziecko. Ja z takimi małymi dziećmi styczności nigdy nie miałam, więc to była dla mnie nowość. Poza tym, wiesz, na planie jest tak, że musisz pamiętać, na którym słowie, nie wiem, podnosisz kubek, na którym słowie robisz to, żeby było kontynuacyjnie. Musisz pamiętać o tym, w którym miejscu stanąć, żeby było dobrze światło, w którym miejscu stanąć, żeby, wiesz, żeby nie zasłaniać gdzieś tam no tak. Plan. I wiesz, tu jeszcze mówić ten tekst, wyrażać te emocje i przewijać to dziecko. I to był wtedy hardcore. Początki ciężkie były. Tak, 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 no. Ale jeszcze, wiesz, 3-miesięczne dziecko jest o tyle fajne, że ono jeszcze nie poznaje. Problem się zaczął trochę później, jak taki bunt dwulatka, no to wtedy była walka. Twoim zdaniem ciężko jest tak właśnie, jak takie małe dziecko musi się, no też, no, co jakiś czas też uczyć tej roli, bo to nie jest tak, że idzie na plan zdjęciowy i robi co tylko chce, co chce, tylko też on ma narzucone, więc czy ciężko jakoś uczyć wiesz dzieci? Co? Nie wiem, jak to się dzieje na innych planach. My na szczęście mamy tak cudowną ekipę i tak fajnych reżyserów, że zawsze to robili z podejściem. Niczego mała Julka, żadna z małych Julek, nie musiała robić na siłę. Zawsze, wiesz, gdzieś ją tam próbowali ograć, zawsze dostawała jakieś prezenciki. Więc tak naprawdę miała dużą dowolność. Wiadomo, że były sceny, kiedy musiała siedzieć w tym wózku, ona nie chciała siedzieć w tym wózku. No to wiesz, wystarczyło trochę inaczej skadrować. No ale teraz Madzia ma już, wiesz, swoje pierwsze teksty. Już da sobie podpiąć mikroport, a nie chciała tego dać, żeby było, wiesz, była straszna walka. Strasznie się bała tego sobie dać podpiąć. No, ale tak naprawdę już... razem dorastacie tam na planie. Wspólnie. Tak, ale wiesz, co jest cudowne? Że powiesz Madzi, Madzia, robimy dubla i musisz zrobić to dokładnie tak samo jak przed chwilą. I pamiętam scenę, jak grałam na mieszkaniu mamy, ona nawet zakłada tę samą nogę na tę samą nogę, wiesz. Jakby kontynuacja, profesjonalizm pełen. Albo najśmieszniejsze jest, jak wiesz, jak coś tam nam nie idzie, musimy zrobić jeszcze dubla i taka mała Madzia przychodzi. Kasia, jeszcze jeden dubel! Jakby takie jest gwiazda.
Tak. To wiesz, to cały plan jest podporządkowany pod nią. To powiedz, już pełną parą wróciliście na plan zdjęciowy? Tak, na szczęście tak, od połowy czerwca wróciliśmy, już nagrywamy, wyszliśmy z kontynuacji zimowych, bo zaczęliśmy kontynuować sety, które odcinki, które zaczęliśmy kręcić w lutym i w marcu. No tak, z Ernestem też rozmawiałem na ten temat, to mówił, że w szalikach, kożuchach, gdzie tutaj żar z nieba leci. Tak, no. Ja na szczęście zgubiłam swój szalik kontynuacyjny, wiesz? Oho. Więc na szczęście go nie mam, nie będę za nim płakać. No, ale było ciężko. Było ciężko, były takie momenty. Choć w sumie tegoroczne lato nie jest jakieś bardzo wymagające pod względem temperatury, więc były momenty, że nawet jak czekałam na swoją scenę, to zarzuciłam ten płaszcz zimowy na siebie, bo mi było po prostu zimno. No, ale były takie momenty, że było 35 stopni, a ja gram w kurtce puchowej, w której zimą jest mi czasami za ciepło. Kiedy możemy się spodziewać nowych odcinków? Bo tutaj pytania od fanów. Mam nadzieję, że to będzie początek września. Myślę, że ta pandemia niczego nie pozmieniała tam u góry w TVN-ie i że wypuszczą nas od początku września, bo sami już jesteśmy ciekawi. Co to było? Ja nie pamiętam nawet, jak się skończyło. Ten sezon teraz wiosenny trwał bardzo krótko, bo weszliśmy pod koniec lutego, a myślę, i że za chwilę koniec. Tak, i pod koniec marca jakby już się skończył sezon, nie? Co nas czeka nowego w nowym sezonie? Jakieś zdradzisz nam? Wiem, że my już jesteśmy nudni i nasi fani nas zapewnili, bo zawsze mówimy, że coś będzie ciekawego, musicie oglądać, nie możemy nic powiedzieć. Mogę wam powiedzieć, co w życiu Kasi. Wiadomo, że mama będzie trochę mieszać i gdzieś tam będą dalej podboje kasiowo-anetkowe. No i Kasia dalej, szczęśliwa żona i matka. Ale będzie na pewno żyła też losami przyjaciół. Myślę, że w ekipie dużo się pozmienia. Ale co, to wam nie mogę powiedzieć. Ktoś odejdzie z serialu 19+? Nie wiem. Znaczy się nie wiem. Wiesz, ale co? Nie chcesz powiedzieć. Gramy już 5. rok, więc oczywistym jest to, że każdy z nas też już gdzieś tam próbuję czegoś innego i może tak się stać, że ktoś podejmie taką decyzję, no. A coś będzie, jakieś zdrady? Ktoś kogoś zabierze? Tak. To się moje będzie serce działo. Pęka. Moje serce pęka. Te odcinki co prawda jeszcze nie są nakręcone, więc nie wiem, czy one wejdą na ten następny sezon, czy jeszcze na następny, bo nie wiem, jak to jest rozplanowane. Ale tak. Tak, niestety. Będzie się działo. Mówię, że jestem załamana. Kolejny sezon będzie wiele, wiele emocji miał. Tak. No. Bo ja jeszcze oprócz tego, że gram, to pracuję przy dokumentacji scenariuszy, więc jestem trochę wcześniej niż moi koledzy z planu, więc tam no, dzieje się. To więcej wiesz. No, trochę tak szybciej wiem. Zdradzasz w swojej ekipie, czy jednak tajemnica cię musi trzyma? Powinna mnie trzymać. Jeżeli jest coś takiego, na przykład w tym sezonie było coś takiego, czego nie mogłam powiedzieć i naprawdę trzymałam ten język ze zębami, ale nasz kochany pan reżyser, który już też niestety z nami nie pracuje, tak mnie wypuszczał na malinę, a on już też wiedział. I wiesz, Żaneta, co się wydarzy w tym odcinku? A to prawda, że to, wiesz, jakby tak okrężnymi ścieżkami, gdzie jemy wszyscy obiad, ja tak mówię, Marcin? Cisza. No, więc nie. Jeżeli są takie jakieś ważne wątki, to staram się nie mówić i też mnie o to poproszono, żeby nie mówić. Dostałam też telefon i musiałam to przemilczeć. Ale jak tylko tajemnica wyszła na jaw, to moje serce, wiesz, zostało oblane miodem. W końcu mogę z kimś o tym pogadać. No tak, wreszcie przyszedł ten moment. A była taka... pierwsze...
pierwsze, jak się dowiedziałam, że coś tam się dzieje takiego, o czym nie mogę powiedzieć, to dzwoniłam się z taką jedną scenarzystką, bo ona też wiedziała, więc razem mogłyśmy się nakręcić, skończyłyśmy gadać po 40 minutach i mówię, mamo, wiesz, co się dzieje? Dobrze, że chociaż jest ten telefon do przyjaciela, że można się wygadać. Więc to były takie dwie moje, wiesz, dwie moje wysłuchiwaczki. Tutaj pytanie, z kim masz najlepszy kontakt poza programem z 19+. Wiesz co, my w ogóle wydaje mi się, że żyjemy w dość fajnych relacjach i wiadomo, że to się gdzieś tam zmienia jak w życiu, że z jednym jest ci gdzieś bardziej po drodze, z drugim mniej. Jednych tolerujesz bardziej, drugich trochę mniej. Wiesz, jakby z kimś lecisz na tej fali i że też, wiesz, nie wszyscy darzymy się jakąś super sympatią i miłością, ale mamy taką fajną, wiesz, swoją paczkę i myślę, że zawiązały się naprawdę przyjaźnie na długie lata. I mam nadzieję, że tam jeszcze na jakichś innych planach filmowych gdzieś się będziemy spotykać. I myślę, że wszyscy się gdzieś tak trzymamy, no, że każdy gdzieś tam z kimś, że nie ma jakiegoś takiego, wiesz, odrzutka, nie? Nawet miłość się zawiązała, prawda? No tak, Ernest i Małgosia, więc no. Utrzymujesz z nią, to jest też taka, są osoby z twojej tej paczki przyjaciół? Tak. Znaczy, wiesz, nie dzwonimy do siebie wszyscy codziennie i nie pytamy, co tam, ale jak się widzimy na planie, to zawsze się bardzo cieszymy i czy, wiesz, no, wychodzimy razem gdzieś tam na piwo, na winko, to się bawimy razem. A poza tym, wiesz, myślę, że to jest już taki etap gdzieś tam znajomości, czy z Gosią i z Ernestem, czy z innymi, że możemy nawet ze sobą nie rozmawiać, ale że gdybym zadzwoniła i bym powiedziała, słuchajcie, potrzebuję pomocy, to wiem, że ją od nich dostanę, więc naprawdę cieszę dobrze, się, że mogę współpracować z tak fajnymi ludźmi. Na ślub zaproszona jesteś? Bo już niedługo ich ślub. Nie. Z tego co wiem, to ślub będzie rodzinny teraz. Teraz rodzinny. Pandemia pokrzyżowała, ale ja nic nie mówię, to nie mój temat. Rozmawiajcie z Gosią i Ernestem, ja trzymam kciuki, życzę dużo miłości. Opowiedz mi, wracając do serialu 19+, była jakaś taka scena, którą nie chciałaś zagrać? Odmówiłaś, czy jednak wszystkie ci podobają się? Wiesz co, są takie sceny, na początku chyba, wiesz, jakieś tam te sceny takie intymniejsze. Ja miałam 19 lat, nie czułam się, wiesz, jeszcze jakoś tak super pewna, jakby wchodzę w nowe środowisko i było gdzieś to tam takie niekomfortowe, ale nigdy nie odmówiłam żadnej sceny, bo uważam, że wiesz, że weszłam w ten projekt z pełną świadomością. Wiadomo, że to nie jest coś super i że wiesz, że nie jesteśmy z takiej wyższej rangi aktorskiej. No ale od znaczy, tego się zaczyna. Jeżeli kogoś teraz obrażam z moich znajomych, to przepraszam, ale tak uważam. Ale wiesz, jakby no, wchodzę w projekt z pełnym zaangażowaniem i no, na tym gdzieś polega praca aktora, nie? Że wiadomo, że możesz dyskutować z reżyserem, że możesz wyznaczać swoje granice, ale myślę, że moje nie zostały nijak przekroczone. Poza tym lubię trochę wyzwania aktorskie, więc nie wiem, czy jest coś, czego bym nie zagrała. A myślisz, że właśnie takie seriale 19+ otwierają furtki na przyszłość? Przyszłość aktorską? Tak. Nie wiem. Powiem ci, jak się serial skończy. Nie wiem. Wiesz co, ja też chyba już nie chciałabym pójść w stronę aktorstwa. I znaczy jest to super przygoda. Uwielbiam być przed kamerą, uwielbiam być na planie. Ale nie jest to coś, na czym chciałabym się tak głównie skupić, nie? Żeby to było taki, wiesz, taki mój pion życiowy. Tylko bardziej chciałabym to traktować jako dodatek, jako przygodę, nie? Nie wiem, myślę, że zależy od produkcji, no. W sensie, do jakiej produkcji moglibyśmy się dostać, jeżeli jesteś super, jesteś zdolna aktorsko, jeżeli spasujesz do danej roli, no to myślę, że tak, ale nie wiem, czy to ma jakiś taki większy wpływ, nie? Na czym bardziej byś się chciała skupić niż aktorstwo? Wiesz co, ja się strasznie jaram produkcją, w sensie od drugiej strony, mogłabym już stać po drugiej stronie kamery, tylko nie wiem, czy nie byłabym zazdrosna o tę kamerę, wiesz? Ale myślę, że to. Ja uwielbiam być na planie, ja uwielbiam tych ludzi, więc jak się skończy serial, to
To ja nie będę płakała za tym, że wiesz, już nie ma 19 w telewizji i że ludzie mnie nie oglądają. Absolutnie. Ja będę płakała za ludźmi, moje serce pęknie, rozpadnie się na milion kawałków. I to będzie takie ciężkie trochę. Ale wiesz, kiedy zakończy się seria, czy tworzycie cały czas kolejne Nie, sezony? tworzymy cały czas, piszemy nowe scenariusze, więc myślę, że też nowy sezon trochę pokaże, jaka będzie oglądalność. Wiesz, dopóki ludzie nas oglądają, chcą nas oglądać, jeszcze nas lubią, no to myślę, że będziemy gdzieś tam trwać. Też przeskoczyliście na TVN7 z głównej anteny TVN-u, pojawiliście się na TVN7. Nie, to też nie jest taki może moment taki, że oglądalność wasza spadła, bo ponieważ nie każdy może ogląda właśnie ten TVN7. Wiesz co, z tego co się orientuję, no to są to trochę inne słupki gdzieś tam oglądalności, ale też to ma pewnie inne przełożenie. Ja nie wiem, nie znam się za bardzo, wiesz, na tych wszystkich wyliczeniach, ale teraz, nie wiem, telewizja, gazety, wiesz, to wszystko już trochę odchodzi do lamusa. Ludzie mają internet, ludzie oglądają playera, więc myślę, że dopóki jesteśmy na playerze, to jest okej, okay, nie? Chciałabyś właśnie stworzyć, jeśli lubisz tą produkcję, chciałabyś jakiś taki stworzyć serial przez internet? Miałabyś taki pomysł na to? Nie myślałam o tym, ale myślę, że gdybyś mi rzucił pomysł, to moglibyśmy coś stworzyć fajnego. O, to sobie Ale nie zapamiętam. myślałam. Okej. Tutaj pytanie jest od widzów. Czy alkohol jest naprawdę pity na planie? Soczek. Nie. Czasami, jak są tam, pamiętam mój pański. Jak było otwierane Prosecco. No tam napiłyśmy się z dziewczynami po lampeczce. No mówię, hello, to jest mój pański, no i jak? Więc napiłyśmy się gdzieś tam po lampeczce przy ostatniej scenie, ale nie. Więc nie ma narkotyków, nie ma alkoholu. Tutaj pytania cały czas są o Ale, czy odejdzie z serialu. Musicie oglądać, kochani! Okej, a powiedz, jak właśnie wracając do castingu, tutaj też jest pytanie od twojej fanki, jak wyglądał twój casting do 19+. Dostałaś ten bilet powrotny z Irlandii do Polski. Co później? Rozpoczęłaś już, dostałaś scenariusz i się uczyłaś, czy jednak był ten casting? Nie, my nie mieliśmy castingu. My jesteśmy wszyscy prawie wszyscy postaciami, które grały w szkole, i produkcja sama nas wybierała właśnie po tych szkolnych odcinkach, więc nie było żadnego castingu. No, wyglądało to tak, że wróciłam z Irlandii, mieliśmy spotkanie z produkcją, porozmawiali z nami, chcieli pewnie też gdzieś sprawdzić, jak się odnajdujemy, czy jesteśmy komunikatywni, czy damy radę, jak się zmieniliśmy. No i tak zostałam. Nie Więc nie żałujesz było. tej decyzji? Nie. Nie, to jest cudowna przygoda. Słuchaj, stary, ja kiedyś powiem wnukom, że babcia była w telewizji. No No jak? tak. Nie, ja Pamiątka naprawdę. zostaje na zawsze. Tak, wiesz, telewizja telewizją, ale ja naprawdę jestem wdzięczna za ludzi. Przeprowadziłam się do Krakowa, wyprowadziłam się ze Śląska. Jakby moje życie, wiesz, bardzo, bardzo się zmieniło. Nie wiem, jak by wyglądało bez serialu, ale ja jestem naprawdę wdzięczna za ludzi, których mam. Powiedz mi, jest jakieś takie twoje najskrytsze marzenie, które byś chciała spełnić? Jest. Ja mam takie jedno główne i takie trochę dziś taki mój cel życiowy, ale zostawię dla siebie. A plany na wakacje są u ciebie? Czy jednak Nie. skupiasz się? Nie ma planów na wakacje. W niedzielę mam egzamin na patent żeglarza jachtowego, więc O, jeżeli proszę. zdam, to będę sobie gdzieś tam pływać, wiesz, trochę po łódeczkach. Właśnie widziałam się dzisiaj z Malwiną Roczniok, czyli Małkowską naszą. I tak ustaliłyśmy, że jeżeli zdam patent, to pojedziemy do niej nad jeziorko, wiesz, będziemy sobie pływać. Nie, w tym roku bezwakacyjnie, bo muszę na coś innego przeznaczyć swoje finanse. Ale trzymamy kciuki za egzamin. Bardzo, bardzo dziękuję, nie dziękuję. Nie dziękuj, nie dziękuj, żeby nie zapeszyć. Ciężki taki egzamin jest? Wiesz co, praktyki się nie boję, bo wiem, że umiem i znaczy się tak mi się wydaje, że umiem, o ile wiesz, gdzieś tam
nie przyjdzie mi jakiś szkwał i nie wiadomo, co się wydarzy z łódką. Ale praktyki się nie boję. Teoria jest trochę cięższa, bo tam jest 300 parę pytań, baza 302 chyba pytań. I niektóre pytania są tak w ogóle dziwnie napisane, tak nie moje, że mówię, ale to przecież musi być tak, po czym patrzę w odpowiedzi zupełnie inaczej. Tak mówię, jestem. Tak jak na prawej jazdy. Nic z tym nie zrobię. No tak, no niestety. Tak, tak jak na prawko. A powiedz mi, twoim zdaniem, w Polsce dobrze się żyje? Bo bardzo wiele razy, jeszcze jak był ten czas wyborów, bo 2 tygodnie minęły od wyborów, namawiałaś ludzi, żeby wszyscy chodzili, poszli do zagłosować. Twoim zdaniem dobrze w Polsce się żyje? Wiesz co, wydaje mi się, że na razie się żyje... Nie, nie żyje się dobrze. Chciałam się teraz chyba sama oszukać. Nie, nie żyje się dobrze, niestety. Mi jest przykro patrzeć, wiesz, na to, co się dzieje. Nie chcę żyć w kraju, w którym jesteśmy nietolerancyjni, w którym, wiesz, mam dużo, dużo przyjaciół, znajomych ze środowiska LGBT. I jest mi po prostu przykro, serce mi pęka i wiesz, uważam, że każdy z nas zasługuje na miłość, każdy ma prawo do tej miłości. Poza tym jakiś szacunek do kobiet. Przeraża mnie to, że latamy w kosmos, ludzie próbują żyć na Marsie, wiesz, a my się trochę gdzieś tam cofamy i wracamy do tego, co było. Więc jest mi bardzo przykro i ja myślę, nawet się tak zastanawiałam, co jeżeli skończyłby się serial, nie? I tak mówię, może bym stąd wyjechała nawet, wiesz, do jakiejś Hiszpanii, do Włoch, mogę tak sobie żyć, ciepło, luźno i nie wiem, no gdyby nie rodzina, gdyby nie ludzie właśnie, to myślę, że by mnie tu nie było. No i właśnie, najgorsze jest to, że decydując się dalej żyć tutaj, gdzieś tam później zakładając rodzinę, ja nie chcę, żeby moje dzieci też żyły w takim kraju, nie? No tak, tak naprawdę bez przyszłości, ponieważ no, młodzi ludzie, tacy jak my, nie mamy tak naprawdę jakiegoś takiego, nie wiem, podtrzymania tego, co dalej. Bo teraz coś się dzieje, coś robimy, studiujemy, pracujemy, ale co dalej? Co za 5 lat, co za 10 lat? Żeby wszyscy mówią, żeby tworzyć te rodziny, ale jak mamy tworzyć rodziny, gdzie za chwilę na przykład padnie kolejna epidemia i zostajemy bez żadnego grosza? Tak. Tak, a poza tym, nie, już nie chcę taka aż bardzo wchodzić w politykę, bo ludzie mnie znienawidzą. Z wyników nie jesteś zadowolona, tak myślę. Nie. Nie, ale ja wiedziałam, że tak się stanie. Ja to przeczułam, więc patrzyłam, wiesz, z pustym wzrokiem na telewizor i ja tak czułam, że tak się stanie, nie? A twoim zdaniem, jaki powinien być prezydent taki, żeby... Polska była naprawdę prawdziwą Polską. Wiesz co, ja bym chciała, żeby to był prezydent przede wszystkim nowoczesny. Wiesz, ja się nie znam za bardzo na tych wszystkich ustawach. Na tym, jak no tak, jako obywatel. Nie chodzi tylko o to, że mi jako kobieta, ja patrzę na to już, wiesz, ze względu kobiety, przyszłej matki i chciałabym, żeby... To był prezydent na tyle nowoczesny, żeby nie było mnie wstyd przed tym, że jestem z Polski, żeby moi znajomi z Australii mi nie mówili, słuchaj, co się u was dzieje. Chciałabym, żeby to był fajny, otwarty, przyjazny prezydent, szeroko myślący, a nie zamknięty tylko na jakieś tam swoje kanony i żyjący w trochę wyimaginowanym świecie, nie? To widzę, że nawet w Australii ona słyszy. Tak, wiesz, cały dokument o tym, że jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem w Europie. Więc tak, z tego ludzie nas znają. Niestety tak. Właśnie z tej strony. Tak. A nie z tej strony, jacy my jesteśmy naprawdę pozytywni i ludzie tak. Naprawdę z pełną energią. I ja właśnie też, nie wiem, czy właśnie z Malwą ostatnio nie jechałam samochodem i tak mówię, Boże, że kiedyś w Polsce to nas, wiesz, Polska kojarzyli, wiesz, przez Roberta Kubicę, przez Michała Wiśniewskiego, przez ich troje, Jan Paweł II. Wy teraz nie mamy nic. Wiesz, jakby można nie lubić Wiśniewskiego, można teraz nie wierzyć, ale papież był, wiesz, można nie oglądać Formuły 1, ale wszyscy z nas tego znali, nie? No a teraz tak. Naprawdę nie mamy nic. No został tylko Robert Lewandowski tak naprawdę, bo jak się usłyszało o tym, no to każdy wie,
A drugim chyba człowiekiem na świecie to chyba kot. To jest chyba najbardziej znana postać. Niestety. Tak, może tak być. No. Smutno mi jest na to patrzeć i wiesz, i przeraża mnie też to, co się dzieje tam gdzieś z inflacją, a nasze płace nie wzrastają niestety. Ale dają. Dobrze, że mamy osoby, które możemy na to wspierać siebie i liczyć na nie, więc to jest najważniejsze, żeby iść z głową do przodu. Tak, no. Bo wiesz, jak nieważne jakby było źle, ale jak masz wokół siebie fajnych ludzi, tworzysz fajne relacje, tak, to dokładnie jak to tak. będzie. Ale ja powiedziałam sobie, że od tej kadencji to będzie ten rok, to będzie ten rok, w którym będę wychodzić na ulicę. Będę strajkować. Tak sobie obiecałam. Na poważnie. Będę walczyć. Czarne parasole? Będziesz wspierała te kobiety? Tak. Ja miałam być w ogóle na strajku w Katowicach, ale nie wiem, czemu właśnie nie pojechałam. Ale tak, bardzo gdzieś tam, wiesz, zawsze staram się rozpromować te akcje przez Instagram, bo uważam, że warto uświadamiać młode dziewczyny, które gdzieś tam czasami są skazane na rodziców, wiesz, i nie potrafią gdzieś tam same sobie przeanalizować tego, co się dzieje, więc fajnie uświadamiać młodych ludzi, nie? Bo to tak naprawdę, wiesz, teraz jest jak jest, ale niestety ludzie mają to do siebie, że umierają, więc zostajemy później my, więc tak naprawdę dalej wiem, że w nas młodych jest siła. A wyniki wyborów młodych, no jakby są jednoznaczne, prawda? Dokładnie tak. Wszyscy poszli w tą dobrą stronę. Niestety ta druga strona poszła w złą. Dobra, skończmy już temat polityki. Powiedz tak, mi, bardzo dobrze. Jakbyś otrzymała na przykład z TVN-u propozycję wystąpienia w Ameryce Express, wzięłabyś udział? No, oczywiście, że tak. Nawet nie wiesz, jak goście zazdroszczę. Tak, oczywiście, że tak. Cudowna przygoda. Jeszcze wiesz, jak Gosia w ogóle z Ernim wrócili. Cali, tacy rozpromienieni w ogóle. No tak. Nie, no, bo oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Myślę, że takich programach z chęcią byś wzięła udział? Pewnie. Myślę, że bardziej spodobałby mi się agent. Słucham jeszcze raz? Bardziej chyba spodobałby mi się agent. Ale myślę, że każda przygoda, wiesz, szczególnie taka jest warta tego. A czy jesteś osobą sławną? Nie. Rozpoznają cię na ulicy? Na pewno. Tak. Tak, ale... Wiesz, to jest zawsze bardzo miłe. To nie jesteśmy właśnie z tej rangi, wiesz, gdzieś tam celebrytów, że ktoś mi stoi pod oknem i mi robi zdjęcia, czy ktoś mnie śledzi na ulicy. Choć śledzą mnie czasami w centrum handlowym, gdzieś tam jakieś, wiesz, dziewczyny zazwyczaj, czy chłopaki, a to ona. Więc to jest czasami uciążliwe, ale nie czuję się popularnie. Znaczy, wiem, że jestem, no mam tylko Instagrama, wiesz, to jest super, ale ja nie skupiam się na tym, nie no, myślę. No, obserwujący bardzo dużo, ponad 188 tysięcy, więc no, bardzo dużo. Więc nie skupiam się tak na tym, nie? Czy nie wiesz, nie myślę. Jesteś właśnie związana tak naprawdę z show biznesem, dotknęło cię hejt? Tak. Ale hejt właśnie z twoją stronę, czy hejt związany z bohaterką Kasią, którą grasz w serialu 19+. Wiesz co, nigdy nie doświadczyłam takiego hejtu, który gdzieś by mnie tam dotknął. Najsmutniejsze jest dla mnie to, że takie najbrudniejsze, wiesz, wiadomości, często jak wchodzę później na profile tych osób, często to są osoby chore, często to są dzieci, wiesz, 13-14 lat. Więc no nigdy nie dostałam takiego ambitnego hejtu. Zawsze takie z najniższej półki. Tak. Więc jakoś mnie to tam nie rusza. Wiesz, czasami gdy też jakieś tam zdjęcie na Instagram, ktoś cię hejtuje, a to, a tamto, no to jest mi tak trochę przykro, no każdemu z nas jest przykro, no bo jesteśmy tylko ludźmi i wiesz, i każdy dla nas zawsze chce wypaść jak najlepiej. A jak widać, nie zawsze to wychodzi, więc jest ten hejcik taki, ale wiesz, musisz się tam gdzieś z tym liczyć, nie?
No tak, bro, idzie w stronę aktorstwa, więc na pewno spotyka człowiek to. Wiesz, no jakby mogłam równie dobrze nie prowadzić Instagramu i jakby w ogóle to było wszystko poza mną. Sama, wiesz, decyduję się tutaj mieć swoich followersów, lubię ich mieć, lubię do nich gadać i to jest ta druga strona medalu, że czasami pojawi się ktoś, kto nie życzy ci dobrze, nie? A właśnie, możesz liczyć na wsparcie od fanów swoich? Wiesz co, ja najczęściej ich pytam, słuchajcie, potrzebuję to, to i to, jakby co polecacie? Oni są super wtedy. Wiesz ile ja mam wtedy wiadomości? Kochana, spróbuj to, a kochana to, a ja stosowałam taki, mi nie zadziałało, a tego nie stosuj. Więc wiesz, ja mam taki research wtedy, że... Czy taka encyklopedia na wyłożenie ręki wszystko. Tak. No. Prezenty otrzymujesz od nich? Jeszcze raz? Czy prezenty otrzymujesz od swoich fanów? Był taki moment, że dostawaliśmy listy, nie wiem, co się teraz tym dzieje, czy oni je przestali wysyłać, ale przychodziły nam na adres krakowskiego TVN-u, a teraz jakoś tak nic nie dostaję, żadnych telefonów, że coś do mnie jest. No to widzicie, macie czas, możecie wysyłać żadne tak. listy, pocztówki z wakacji. To. Listę wam wypiszę na relacji i powiem wam, co potrzebuję. Tutaj jest pytanie, czy masz jakieś wspólne cechy z twoją bohaterką? Czy totalnie się różnicie od siebie? Nie, jesteśmy podobne. Ja w tę Kaśkę dałam, wiesz, jestem trochę z siebie przy tworzeniu jej. I czekaj, bo muszę sobie tak przypomnieć, jaka jest ta Kaśka teraz. Myślę, że jesteśmy trochę podobne w takiej upartości swojej. W takiej, buntownicza, wiesz, jesteś jak Kasia? Jeszcze raz? Buntownicza. Aż tak chyba nie. Aż tak chyba nie, tylko że my z Kaśką w ogóle jesteśmy w dwóch różnych momentach w życiu. Wiesz, to jest poukładane dziecko, rodzina, praca, a ja jeszcze nie. A u ciebie every night i praca. I every day. Ale dobrze, są te cechy podobieństwa, że chyba tak naprawdę moim zdaniem człowiek lepiej sobie jeszcze radzi na tym planie, wtedy gdzie ten bohaterka czy bohater jest bardzo podobny do rzeczywistości. Tak, no taki też był zamysł tego formatu, żebyśmy byli jak najbardziej zbliżeni do swoich postaci i żeby to było jak najbardziej wiarygodne. No i tak chyba jest, wiesz, jak tak patrzyłam po moich znajomych z pracy, no to każdy jest gdzieś tam podobny, nie? Do tej postaci. To dobrze właśnie, że są te cechy wspólne. Tutaj, jeśli macie do Żanety jakieś pytania, to dla was jest czas, żeby Żaneta odpowiadała. Żaneta, jeśli chcesz coś powiedzieć swoim fanom, to ten czas jest też również dla ciebie. Nie, chciałam pozdrowić moich znajomych, którzy mnie oglądają, bo wiem, że was jest dużo i teraz mi piszecie wiadomości, wysyłacie tu emotki, więc pozdrawiam was bardzo. Może na zakończenie, Żaneto, byś pokazała kawałek układu Every Night. Ale ty śpiewasz. Nie, ja nie śpiewam. Ja ci mogę podrzucić podkład, jeśli chcesz. Można zaśpiewać i zatańczyć, więc wiesz. Dwa w jednym będzie. No, kiedyś to zrobię. Nie, to no taki mój pierwszy wywiad online, ja się jeszcze wstydzę. Oj tam, ale wiesz, pierwsze płoty wiesz, idą, więc możesz próbować. Tutaj różne się dzieją rzeczy na tym Instagramie, live'ach, koncerty, recytują, wszystko. Boże, to ja taka jakaś mało jestem, nie? Widzisz, musisz takie, bardziej... No, ale mogłeś mi napisać, że takie jakieś musi mam przygotować? Następnym razem możemy zrobić taki live taneczny, że będziesz uczyła tańca, ja mogę tam tak, coś próbować. Tak, i zaprosimy Martę w ogóle. Dobrze, nie ma problemu. Na live, nie? Okej. Mówisz i masz. I zatańczymy razem every night. Okej, nauczę się dzięki waszego układu, ja później wspólnie zatańczymy. Tak. Myślę, że oglądalność tak podskoczy, słuchaj.
Że zaproszą nas nawet do Dzień Dobry TVN może. No, może. Albo sama Mandaryna się do nas odezwie. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Obserwujemy się na Instagramie, więc może ogląda. O, może tak. Więc no dobrze, Żaneto. Zapisuję sobie kolejny bardzo live. Bardzo mi w ogóle miło. Dziękuję za zaproszenie. To nawet nie wiem, jak się ucieszyłam. Miło nam bardzo. To my się bardzo cieszymy, że chciałaś porozmawiać z nami i znaleźć czas właśnie dla przeambitnych. Bardzo, bardzo chętnie. Dziękuję ci bardzo. Z nami była dzisiaj Żaneta Kusa, aktorka o wspaniałej osobowości. Dziękuję ci bardzo i pozdrawiam. To już jest ten moment, kiedy mogę płakać. To jest ten moment. Dzięki wielkie. Super się z tobą rozmawiało. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.